Dom za $25? To całkiem możliwe i nie chodzi o jakiś szałas, a o naprawdę piękną i luksusową nieruchomość. Wystarczy wykonać jedną prostą czynność i zachwycić pisarkę, aby wejść w jego posiadanie. Być może ktoś z Was się na to skusi. Dom to jedna z najważniejszych rzeczy dla każdego człowieka. Wszyscy pragniemy mieć miejsce, do którego możemy wrócić i odpocząć w spokoju. Dach nad głową jest ważny, gdyż buduje w nas poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Nie każdy może jednak pozwolić sobie na luksusową willę w otoczeniu pięknego krajobrazu. Teraz jednak będzie ku temu okazja. Dom w naprawdę pięknej okolicy. Ala Wagner, kanadyjska pisarka, postanowiła sprzedać swój dom. Pierwotnie wystawiła go za cenę dość wysoką, gdyż nie chciała zejść poniżej $1,7 milionów, czyli około 5 milionów złotych. Dom jednak jest wart swojej ceny. Z niego mamy piękny widok na rozciągające się jeziora, a za nim horyzont przysłania las oraz góry skaliste, które wyglądają przepięknie. Ze względu na jej problemy zdrowotne nie może dłużej mieszkać w tym domu. Bardzo jest jej żal z tego powodu. Niestety, nikt nie chciał go kupić. Jej mały pałac położony jest 65 km od Calgary. Skoro nie udało jej się sprzedać nieruchomości, postanowiła, że przekaże ją komuś za symboliczną opłatę $25, co daje kwotę ponad 90 zł. To niewiele jak za taki dom. Trzeba jednak spełnić jeden podstawowy warunek. Konkurs, w którym każdy może wziąć udział. Pisarka wymyśliła sobie, że aby móc zdobyć ten przepiękny dom, trzeba wysłać do niej list. Ma on mieć maksymalnie 350 słów. W nim musimy wyjaśnić, dlaczego to właśnie my chcielibyśmy tam mieszkać i jak to by zmieniło nasze życie. Po uiszczeniu opłaty można wysłać list na adres siani@telus.net i wystarczy czekać, aż szczęście się do nas uśmiechnie. Konkurs ma potrwać 3 miesiące, chociaż jeżeli zainteresowanie będzie duże, to zostanie przedłużone o kolejne 3. Spośród wszystkich nadesłanych listów internauci wybiorą 500 z nich, które przejdą do kolejnego etapu. Zwycięzca może być tylko jeden, a jego wybierze specjalny jury. Autorka konkursu powiedziała, że nie chce być stratna i konkurs zostanie rozstrzygnięty dopiero wtedy, kiedy uzbiera całą kwotę, jaką chciała uzyskać za dom. W przypadku, kiedy pisarka umrze albo dom zostanie wcześniej sprzedany, uczestnicy konkursu dostaną swoje pieniądze. Mimo wszystko konkurs jest bardzo kreatywny i nie kosztuje na tyle dużo, żeby nie wziąć w nim udziału. Być może ktoś z Was skusi się i postanowi wykazać się, by zdobyć ten dom. Poniżej kilka zdjęć, które
które mogą was zachęcić,